Komentując wczorajsze wydarzenia w Słupsce przed biurem poselskim, nie sposób nie odnieść się do ogólnej sytuacji w kraju, do polityki, którą realizuje dosyć konsekwentnie opozycja. Zresztą ta polityka była zapowiedziana przez pana przewodniczącego Schetynę, przez pana przewodniczącego Petru. Jest to najogólniej polityka zmierzająca do zmiany czy obalenia legalnie wybranego rządu, właśnie dwoma metodami. Pierwsza metoda to właśnie to jest ulica, czy drogą konfrontacji na ulicy, a druga metoda to jest szukanie pomocy w stolicach zagranicznych państw. No, to drugie pozostawiam bez komentarza. I proszę Państwa, to jest trochę tak, no, to jest jakby konsekwencja też i następstwo ostatnich wydarzeń w Sejmie, w którym uczestniczyłem, blokowania mównicy sejmowej, stanowiska marszałka przez opozycję. Opozycja odwołuje się do standardów demokratycznych, mówi o demokracji, mówi o wolności mediów. Ja mam pytanie takie, no, gdyby nie było demokracji, to jak oni by tu demonstrowali na tych ulicach? Nie byłoby możliwości demonstracji. Policja by to spacyfikowała. No, u nas w Polsce my mamy nie tylko demokrację pełną, ale nawet widzę, że zmierzamy do anarchii. Tak naprawdę opozycji zależy na tym, aby zmienić legalnie wybrany rząd i program jest jeden. Wróćmy do tego, co było przedtem, czyli do państwa teoretycznego. Państwo teoretyczne przypomina taśmy prawdy, czyli państwo, które istnieje w teorii. Państwo, w którym można swobodnie robić różne interesy. A przepraszam za wyrażenie, ciemny lud pracuje dla wybranych, ale nie w demokratycznych wyborach. I o to chodzi, na to naszej zgody nie ma. Ja powiem więcej, że myślę, że jestem przekonany, że na to nie ma zgody Polaków. Zależy nam na silnej, sprawiedliwej Polsce. I patrząc retrospektywnie, mamy koniec roku, można podsumować, że to był dobry rok dla Polski z wielu powodów. To był dobry rok dla Polski, dobry rok dla Polaków. Takie wydarzenia jak na przykład Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO w Polsce przeprowadzony w sposób perfekcyjny, czy takie ustawy, które przegłosowaliśmy dla ludzi z myślą o ludzi, jak 500+, najniższe wynagrodzenie, najniższa stawka godzinowa, czy choćby dotrzymanie obietnicy wyborczej, jaką niewątpliwie było obniżenie wieku emerytalnego. Pokazuje, że jesteśmy rządem, pierwszym rządem od 1989 roku, który dotrzymuje obietnic wyborczych. I to też nie jest tak, że my się nie mylimy, że wszystkich obietnic dotrzymujemy, bo to jest nieprawda, ale nawet dla postronnych obserwatorów życia politycznego jest jasne, że Prawo i Sprawiedliwość jest to rząd, który stworzyło rząd, który rządzi w imieniu mieszkańców, w imieniu Polaków, dla którego suwerenem są Polacy. I myślę, że właśnie jestem przekonany, że właśnie to, że w normalnym dyskursie demokratycznym, w normalnym dialogu demokratycznym, w normalnej konfrontacji na mównicy sejmowej, poprzez ustawy, poprzez konkurowanie o głos obywateli, opozycja zdała sobie sprawę, że w tym normalnym dyskursie demokratycznym nie ma szans, więc pozostaje tylko ulica. Jeszcze raz myślę, że warto jednak po raz kolejny zaapelować przepraszam, do opozycji, ale nie tylko do opozycji, także do Polaków, do Polek, do Polaków, żeby nie dali się zwariować, żeby niekoniecznie czerpali wiedzę o rzeczywistości tylko z telewizji, z programów telewizyjnych, żeby ostudzić nastroje, żeby zaapelować do ich zdrowego rozsądku, do poczucia sprawiedliwości i do tego, żeby te nastroje jednak studzić i jednak pokój i spokój na ulicach, czy spokój w kraju, to co pokazaliśmy w Sejmie, że jednak spokój, że nie poddawaliśmy się prowokacji, jest bezcenny.